Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus zszedł z apostołami na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam wielki tłum Jego uczniów oraz mnóstwo ludzi z całej Judei i z Jeruzalem, z wybrzeża Tyru i Sydonu. A On spojrzał na swoich uczniów i mówił: Szczęśliwi ubodzy, ponieważ wasze jest Królestwo Boże. Szczęśliwi, którzy teraz jesteście głodni, ponieważ będziecie nasyceni. Szczęśliwi, którzy teraz płaczecie, ponieważ śmiać się będziecie. Jesteście szczęśliwi, gdy ludzie was nienawidzą, gdy was wykluczają spośród siebie, gdy was znieważają i pozbawiają dobrego imienia z powodu Syna Człowieczego. Cieszcie się i skaczcie z radości w tym dniu, ponieważ wielka jest wasza zapłata w niebie. Tak samo przecież ich przodkowie czynili prorokom. Biada natomiast wam, bogacze, ponieważ już odbieracie swoją pociechę. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, ponieważ będziecie głodni. Biada wam, którzy teraz się śmiejecie, ponieważ będziecie się smucić i płakać. Biada wam, gdy wszyscy ludzie będą was chwalić. Tak samo przecież ich przodkowie czynili fałszywym prorokom. Usłyszeliśmy przed chwilą tekst o błogosławieństwach i przekleństwach. Trzeba nam wiedzieć, że w Starym Testamencie każdy akt przymierza kończył się właśnie błogosławieństwami i przekleństwami. Pewną obietnicą błogosławieństwa za wierne przestrzeganie traktatu. Jezus przedstawia to też swoim uczniom, że każda relacja, którą z Nim nawiązujemy na zasadzie przymierza, nosi w sobie też pewną obietnicę. Pewne życzenie szczęścia, ale nie takie, które osiągniemy kiedyś. Szczęścia, które jest już. Jezus przecież mówi: szczęśliwi. Szczęśliwi tu i teraz, już. To, czego Jezus uchwycił w tym tekście, to przede wszystkim rzeczywistości, które są dla nas trudne do przyjęcia, bo właśnie głód, czy powody do smutku, czy brak jakiejś akceptacji, brak dobrego imienia, nie jest rzeczywistością, o którą my zabiegamy. My raczej chcemy się jej pozbyć, chcemy być szczęśliwi, nie będąc głodnym, smutnym, nie będąc prześladowanym. Ale Jezus nam pokazuje, że będąc wpatrzonymi w Niego, mając Go cały czas przed oczami, razem z Nim przeżywając te powody do smutku, rozpaczy, my możemy odnaleźć w sobie prawdziwe szczęście. Ta Ewangelia to przede wszystkim dla nas wielka obietnica tego, że możemy pewne stany w naszym życiu nie tyle zaakceptować, co przyjąć razem z Jezusem, przeżywać razem z Jezusem, odnaleźć w tym wszystkim powód do najwyższego szczęścia. I tego wam wszystkim życzę, żebyśmy w każdej rzeczywistości, w której się znajdziemy, w każdym stanie, w jakim będziemy, umieli być blisko Jezusa, umieli znaleźć w tym wszystkim twarz kochającego Boga.